fajnie, jeździć już można. Przy okazji znalazłem taką miejscówkę, w której chyba wcześniej nie byłem. Super, w ogóle czuję się jak jakiś wariat spuszczony ze smyczy. Pierwszy raz chyba od, nie wiem, 4 tygodni na rowerze w lesie. Super rzecz. Się trochę bardzo dzisiaj trochę wieje, więc trzeba będzie niedługo wracać, bo się umęczę. Ale to jest szok. Tego się nie da niczym zastąpić. Niestety pojawił się następny problem. Teraz jak już można jeździć rowerem po lesie, super. Ale jest tak cholernie sucho, że trzeba bardzo uważać, żeby czasami nie zaprószyć pożaru. Tu zjechałem na sam brzeg. Oczywiście jakieś worki ze śmieciami są, ale pokażę wam coś gorszego. Nawet oznaczę tą lokalizację, żeby o tym wiedzieli niektórzy. Bo jest porozbijane pełno szkła, jest słońce, a jak jest słońce i jest szkło, to co może być? Pożar. I byłoby fajnie, super fajnie, gdyby nie te popieprzone motory, którzy przychodzą nad jezioro chlać. Dobra, pić można, ich sprawa, ale nie chociaż posprzątają, a nie zostawią taki syf. Jest katastrofa. Pięknie jest, wracam już do Kalisza, jadę nad Prosną. Za mną, widać albo nie widać, daleko jest szpital Okrąglaka, ostatnio bardzo popularny. A tutaj jest Prosna. Za mną pięknie, nie? Pole rzepaku, tutaj Prosna, a tutaj standardowo, jak zwykle, na rogu tutaj w tym miejscu, zawsze ktoś wypierdoli pełno śmieci. Za każdym razem. Kurwa, powinni jakąś pułapkę tutaj, nie wiem, nagrywarkę zrobić, żeby było wiadomo, co za mynda tak robiła, że to się w pale nie mieści.